Amados irmãos e irmãs, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, w Ewangelii świętego Łukasza usłyszeliśmy fragment tak zwanego kazania na równinie. Jezus, wybrawszy swoich uczniów i ogłosiwszy błogosławieństwa, dodaje: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Słowo to skierowane jest do nas dzisiaj, którzy go słuchamy na tym stadionie. I mówi to z jasnością, prostotą, stanowczością, wytyczając ścieżkę, wąską drogę, która wymaga pewnych cnót. Jezus nie jest bowiem idealistą, który lekceważy rzeczywistość. Mówi o konkretnym nieprzyjacielu, o prawdziwym wrogu, którego właśnie co opisał w poprzednim błogosławieństwie. Tym, kto nas nienawidzi, wyklucza, lży, gardzi naszym imieniem jako niecnym. Wielu z was wciąż może opowiadać o doświadczonych historiach przemocy, nienawiści, niezgody. Niektórzy osobiście, inni o doznanych przez któregoś ze znajomych, którego już nie ma. Jeszcze inni z obawy, by nie powtórzyły się rany przeszłości i nie usiłowały przekreślić już przebytą drogę pokoju, jak w Cabo Delgado. Jezus nie zaprasza nas do abstrakcyjnej miłości, eterycznej czy teoretycznej, zredagowanej na biurkach do przemówień. Droga, którą nam proponuje, jest tą, którą on sam przebył jako pierwszy. Droga, która sprawiła, że umiłował tych, którzy go zdradzili. Niesprawiedliwie go osądzili, tych, którzy go zabili. Trudno mówić o pojednaniu, gdy rany wywołane przez tak wiele lat niezgody są nadal otwarte. Czy też zachęcać do kroku przebaczenia, co nie oznacza lekceważenia bólu lub wymagania, by przekreślono pamięć i ideały. Mimo to Jezus Chrystus zachęca nas do miłowania i czynienia dobra. A to znaczy więcej niż odrzucanie osoby, która nas skrzywdziła, lub sprawienie, aby nasze życie się przemieniło. Jest to nakaz, który ma na celu czynną, bezinteresowną i nadzwyczajną życzliwość wobec tych, którzy nas skrzywdzili. Jezus jednak na tym się nie zatrzymuje. Każe nam ich również błogosławić i modlić się za nich. To znaczy, aby nasze mówienie o nich było dobrym mówieniem, rodzącym życie, a nie śmierć. Abyśmy wymawiali ich imiona, nie by obrazić czy dla zemsty, lecz aby nawiązać nową relację, która prowadziłaby do pokoju. Wysoka jest miara, jaką proponuje nam nauczyciel. Poprzez tę zachętę Jezus, nie będąc nieustępliwym masochistą, chce na nas zawsze położyć kres powszechnej praktyce, zarówno wczoraj, jak i dziś, bycia chrześcijanami i życia według prawa odwetu. Nie można myśleć o przyszłości, budować państwa, społeczeństwa opartego na sprawiedliwości przemocy. Nie mogę podążać za Jezusem, jeśli system, jaki promuje i jakim żyje, jest oko za oko, ząb za ząb. Żadna rodzina, żadna grupa sąsiedzka, żadna grupa etniczna, a tym bardziej kraj, nie ma przyszłości, jeśli siłą, która je jednoczy, gromadzi i osłania różnice,
jest zemsta i nienawiść. Nie możemy się pogodzić i zjednoczyć, by się mścić, aby uczynić temu, kto dopuścił się przemocy, to samo, co on nam uczynił, aby planować możliwość odwetu w formach pozornie legalnych. Zbrojenie i represja połączona z przemocą, zamiast przynieść rozwiązania, stwarzają nowe i jeszcze gorsze konflikty. Sprawiedliwość przemocy jest zawsze spiralą bez wyjścia, a jej koszt jest bardzo wysoki. Możliwa jest inna droga, ponieważ fundamentalne znaczenie ma pamięć o tym, że nasze ludy mają prawo do pokoju. Macie prawo do pokoju. By uczynić swoją zachętę bardziej konkretną i możliwą do zastosowania w życiu codziennym, Jezus proponuje pierwszą złotą zasadę, dostępną dla każdego. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. I pomaga nam odkryć, co jest najważniejsze w tej wzajemności postaw. Miłować się nawzajem, pomagać i pożyczać, nie oczekując niczego w zamian. Jezus nam mówi, miłujcie się, a Paweł tłumaczy to jako przyobleczenie się w serdeczne miłosierdzie i dobroć. Świat lekceważył i wciąż nie zna cnót miłosierdzia, współczucia, zabijając lub porzucając osoby niepełnosprawne i starsze, eliminując rannych i chorych i bawiąc się cierpieniem zwierząt. Jednocześnie nie stosował dobroci, życzliwości, która pobudza nas, by tak samo leżało nam na sercu dobro bliźniego jak własne. Przezwyciężanie czasów podziału i przemocy oznacza nie tylko akt pojednania lub pokój, rozumiany jako brak konfliktu, ale codzienne staranie każdego z nas, byśmy mieli spojrzenie uważne i czynne, które prowadzi nas do traktowania innych z tym miłosierdziem i dobrocią, z jakimi chcemy być traktowani. Miłosierdziem i życzliwością, przede wszystkim wobec tych, którzy ze względu na swój stan są łatwo odrzucani i wykluczani. Chodzi o postawę, która nie jest postawą ludzi słabych, ale silnych. Postawą mężczyzn i kobiet, którzy odkrywają, żeby czuć się ważnym, nie jest konieczne znęcanie się, poniżanie lub uciskanie. Wręcz przeciwnie. Taka postawa jest proroczą siłą, której nauczył nas sam Jezus Chrystus, chcąc się z nami utożsamić i wskazując, że właściwą drogą jest służba. Terytorium Mozambiku jest pełne bogactw naturalnych i kulturowych, ale co jest paradoksalne, z ogromną liczbą ludności żyjącej poniżej poziomu ubóstwa. I czasami zdaje się, że ci, którzy przychodzą z rzekomą chęcią pomocy, mają inne interesy. A jest smutne, gdy dzieje się to między braćmi tej samej ziemi, którzy dają się skorumpować. Bardzo niebezpieczna jest zgoda, by była to cena, którą trzeba zapłacić za pomoc zewnętrzną. Nie tak będzie u was. Jezus swoimi słowami zachęca nas, abyśmy byli protagonistami innego stylu życia, stylu Jego Królestwa, tu i teraz, ziarnami radości i nadziei, pokoju i pojednania.
Duch Święty tchnie nie tylko przytłaczający aktywizm, ale przede wszystkim wrażliwość skierowaną ku innemu, uznając go i doceniając jako brata, aż po odczucie jego życia i jego cierpienia za własne. Jest to najlepszy miernik służący odkrywaniu wszelkiego rodzaju ideologii, które próbują manipulować ubogimi i sytuacjami niesprawiedliwości, wykorzystując je do celów politycznych lub osobistych. Tylko w ten sposób, gdziekolwiek jesteśmy, możemy być ziarnami i narzędziami pokoju i pojednania. Chcemy, aby pokój panował w naszych sercach i w pulsie naszego ludu. Chcemy pokojowej przyszłości. Chcemy, aby sercami waszymi rządził pokój Chrystusowi, jak to właśnie mówił list świętego Pawła. Używa on czasownika pochodzącego ze świata sportu i odnosi się do sędziego, który decyduje o sprawach wątpliwych. Oby pokój Chrystusa był sędzią w waszych sercach. Jeśli pokój Chrystusa jest arbitrem w naszych sercach, to zatem, gdy uczucia są ze sobą sprzeczne i nie możemy się zdecydować między dwoma skrajnościami, zagrajmy grę Chrystusa. Postawienie na Chrystusa zachowa nas na drodze miłości, na szlaku miłosierdzia, w opcji na rzecz najuboższych, w obronie przyrody. Na drodze pokoju, jeśli Jezus będzie sędzią między sprzecznymi uczuciami naszego serca, między złożonymi decyzjami naszego kraju, to wówczas Mozambik zapewnił przyszłość nadziei. Wtedy wasz kraj będzie mógł śpiewać Bogu psalmy, hymny i pieśni natchnione z wdzięcznością.